Panie komendancie, dowódca uroczystości, podinspektor Marciniak, melduje gotowość do uroczystego zakończenia ogólnopolskich zawodów ratowników policyjnych. Było dla mnie niebywałym zaszczytem sędziowanie tegorocznych zawodów. Myślę, że tutaj odzwierciedlę uczucia wszystkich sędziów, gdyż poziom tegorocznych zawodów był bardzo wysoki. Pamiętajcie o tym, że wszyscy jesteście wygranymi tych zawodów. Dlaczego? Gdyż nie sztuką jest nauczenie się resuscytacji na manekinie i zwyciężanie z zatrzymaniem krążenia na manekinie, ale sztuką jest wyprowadzanie osoby poszkodowanej z bezpośredniego stanu zagrożenia życia w realnej sytuacji. Także już na początku chciałbym wam wszystkich pogratulować, bo wiem na pewno od was, od kierowników waszych ekip, że takie działania ratunkowe w realnej sytuacji podejmowaliście z bardzo dobrym skutkiem, dlatego przede wszystkim to wam należą się brawa, gdyż żadne ćwiczenie symulacyjne nie odzwierciedli w 100% prawdziwej akcji ratunkowej. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie. Starszy sierżant Paweł Zalewski, sierżant Przemysław Paś. O wręczenie pucharu i nagród proszę pana młodszego inspektora Jacka Sinieć, koordynatora ratownictwa medycznego Polskiej Policji i zastępcę komendanta Szkoły Policji w Słupsku, pana inspektora Witolda Stanisława Majchrowicza. Drugie miejsce zajęli sierżant Michał Machulski, starszy posterunkowy Michał Kwieciński. Pierwsze miejsce zajęli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Młodszy aspirant Michał Maćkowiak, posterunkowy Jan Teleżyński. Przypomnę również, że dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ufundował apteczki i breloczki z zestawem ratowniczym dla 5 najlepszych patroli w poszczególnych konkurencjach. Pana komendanta, pana dyrektora, proszę o pozostanie. Przyznano jeszcze dwa drobne upominki, także ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego dla jedynego żeńskiego patrolu, czyli reprezentantek Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Pani aspirant Agnieszka Lewicka-Wolsza i pani młodsza aspirant Paulina Laska. Chciałem tutaj w imieniu komendanta szkoły inspektora Gilla, jak również w swoim imieniu złożyć serdeczne podziękowania za sprawne przeprowadzenie zawodów, za sprawne przeprowadzenie seminarium, które towarzyszyło tym zawodom i przede wszystkim za to, że wszystko przebiegło w taki sposób, jaki się spodziewaliśmy. Myślę, że te wszystkie słowa, które przed chwilą padły, są podsumowaniem tegoż turnieju. Poziom bardzo wysoki. Zawodnicy, myślę, zadowoleni, że tutaj przyjechali. Sędziowie zadowoleni. Pan pełnomocnik zadowolony. I mam nadzieję, że to swoje zadowolenie przekaże komendantowi głównemu policji. My zadowoleni
bo podołaliśmy po raz trzeci organizacji tych zawodów. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Mam nadzieję, że te zawody wpisały się już w historię naszej szkoły i będą kontynuowane co roku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku turnieju par patrolowych.